Cześć, witajcie, cześć, kamy dobyć. Witam was w kolejnym moim nagraniu wideo. Przepraszam, tylko się poprawię. Witam was w moim nagraniu wideo kolejnym. Dzisiaj wam pokażę, jak skonfigurować blokadę telefonu przy użyciu rozpoznawania twarzy. Ale uwaga, jest to blokada biometryczna, ale ona nie jest tak bezpieczna jak odcisk palca. Więc ja bym traktował to jako coś dodatkowego, aniżeli główną blokadę. Gdyż jest możliwe oszukanie tego. Ale szczerze wam powiem, nie pokażę wam tego na moim filmie, że się da tego to oszukać, bo właśnie mi się tego nie udało zrobić. Ale podlinkuję wam najwyżej w którymś momencie filmu, w karcie pewien film z pewnego kanału, gdzie jest fajnie pokazane, że się da to zrobić. Dobra, zaczynamy, żeby nie przedłużać materiału. Żeby sobie w Galaxy S20 FE5G skonfigurować blokadę za pomocą rozpoznawania twarzy. Włączę sobie dźwięk. O, dobra. To. Otwieramy ustawienia, czyli zsuwamy dwa razy powiadomienia i klikamy na zębatkę. Potem wchodzimy do biometria i zabezpieczenia. Rozpoznawanie twarzy. I tu wam przeczytam. Wiarygodny sposób odblokowywania telefonu i weryfikowania siebie w aplikacjach. Dane twarzy są zabezpieczone przez KNOX. Co to jest KNOX? KNOX to jest taki mechanizm sprzętowy wbudowany na płytę główną na telefonu Samsunga, który służy do zabezpieczenia i szyfrowania danych. Więcej o rozpoznawaniu twarzy, tutaj sobie możesz przeczytać. Funkcja rozpoznawania twarzy uważana jest za mniej bezpieczną od innych typów blokad, ponieważ istnieje możliwość, że ktoś o podobnym do twojego wyglądzie lub posługujący się twoim zdjęciem będzie w stanie odblokować twój telefon. I tak jest. Więc ja bym był bardziej ostrożny z tą funkcją, bo podobno można oszukać za pomocą zdjęcia. Próbowałem za pomocą zdjęcia wyświetlanego na komputerze oszukać ten mechanizm, ale mi się nie udało tego zrobić. Więc nie panikujcie, żeby nie było, że ja zniechęcam do tego. Korzystajcie sobie z tego, bo to jest wygodne. Tylko możliwe, że możecie sobie oszukać ten mechanizm, nie? Bo odcisku palca, tak, którego pokazywałem jakiś czas temu, nie jest tak łatwo oszukać. Też jest to możliwe, ale już jest wymagana jest do tego większa specjalność. Także twarz można już łatwiej oszukać. Upewnij się, że twoja twarz jest wyraźnie widoczna. Podczas rejestracji nie zakładaj maski czy maseczki z okularów. W sumie okulary to można się założyć, bo jest opcja rozpoznawania twarzy z okularami, także spokojnie. Ani nakryć głowy zakrywających twarz, czyli takich jak rozpoznasz sobie, dasz informację, że nosisz okulary, to możesz rozpoznawać z okularami i bez okularów. Ale jak na przykład założysz jakąś czapkę, jakąś maseczkę czy coś, to może potem być problem z rozpoznaniem twarzy. Pamiętaj, że funkcja rozpoznawania twarzy może cię nie rozpoznać, jeżeli nastąpi duża zmiana w twoim wyglądzie. Na przykład bardzo mocny nakijaż to dla kobiet. Duża zmiana w obłosie na twarzy, jeżeli chodzi o zarost lub inne okulary, brak okularów. No tam jest opcja rozpoznawania twarzy z okularami. Ja testowałem, rozpoznaję z okularami i bez okularów, bo ja noszę okulary na co dzień, więc byłem w stanie to sprawdzić, nie? Więc klikamy, kontynuuj. Żeby skonfigurować rozpoznawanie twarzy, potrzebna jest inna blokada, alternatywna, bo jakby się kamera uszkodziła, albo coś, żeby szło odblokować telefon, nie? Ja wybieram PIN.
wpisuję na potrzeby filmu wyłącznie 1, 2, 3, 4. Takiego kodu, bądźcie panie Boże, nie używajcie. Bo to jest. Ja to robię wyłącznie na potrzeby filmu. Żeby móc. O, i teraz pojawił się komunikat, że utworzono kobiecopasową kodu PIN, bo ja tam mam włączone automatyczne zdalne odblokowywanie. Robiłem poprzedni film na ten temat, na temat zainstaluj telefon. Ja tą funkcję mam aktywną i mi automatycznie zrobiło kopię kodu. Czy musisz okulary? Jeżeli tak, załóż je teraz. Tak, aby zarejestrować dane twarzy w okularach i bez okularów. Ja noszę okulary cały dzień, więc mam je teraz na nosie założone. Więc klikam tak, bo ja noszę okulary. I klikam kontynuuj. I teraz uwaga. Widzicie, macie kamerę i macie tutaj taki kwadrat. Może by ten kwadrat widzicie, taki biały. Czekajcie, może na tym ciemnym wam pokażę, żeby było widać. O, widzicie, takie obramowanie jest, taka ramka. Ja niestety muszę zabrać kamerę z kadru, aparat, żeby móc wsadzić tam w ten kwadrat swoją twarz. Także nie pokażę wam tego, że rozpoznaję, że przykładam aparat do twarzy, a na błąd się pojawił, bo trzymałem poza twarzą. Ale nie pokażę wam tego, więc muszę zabrać telefon z kadru. No niestety tak to jest, ale wy w ten kwadrat umieszczacie swoją twarz. Klikam ponów, bo się pojawił błąd. Okej, zabrałem aparat, żeby móc rozpoznać twarz. Teraz mamy 70% rejestrowanie twarzy. Zdejmij okulary, aby kontynuować rejestrację twarzy. Więc muszę to zrobić. Ok, i przykładam ponownie. Nie, klikam dalej. Kontynuuj. I robię to samo. O. Założę tylko sobie okulary z powrotem na nos. Ok, jestem z powrotem. Podczas odblokowywania, a jeżeli nie nosisz okularów, to w tamtej opcji, gdzie pytało cię, czy nosisz okulary, to wybierasz nie. I wtedy nie będziesz miał podwójnego rozpoznawania, tylko pojedyncze, nie? Podczas odblokowywania za pomocą rozpoznawania twarzy pozostaniesz na ekranie blokady do czasu przyciągnięcia palcem. Wyłącz tę opcję, aby przejść bezpośrednio do ostatnio używanego ekranu. A tu do góry sobie możesz to wyłączyć, ale ja osobiście tego nie polecam. Ale to już jest twoja decyzja, nie? Tutaj do góry sobie to możesz wyłączyć, jeżeli chcesz automatycznie, żeby cię przeniosło na ekran, na pulpit. Ja zostawię to włączone, później to pójdzie wyłączyć, tak spokojnie, później wam pokażę. Klikam kontynuuj. I gotowe. I już mamy rozpoznawanie twarzy zakończone. I wam pokażę, że to działa. Będziecie słyszeć taki dźwięk. Takie tyknięcie. Takie tch, tch. Jak będę rozpoznawał twarz i mi się uda, to będzie takie tch. Jak znowu ja się uda, zablokuję i odblokuję, to znowu będzie takie tch. Takie tch. Takie tyknięcie, nie? Także ja zresztą wam pokażę. Może macie taką kłódkę do góry zamkniętą, czy kładę twarz? Czekajcie, bo zrobiłem to za późno, bo to trzeba od razu zrobić. O, takie tch, może by to słyszałeś, takie tyknięcie było, nie? Taki klik, jeszcze raz. O. Może by to słyszycie, jak nie, no to bliżej mikrofonu to zrobię. O. Klikam, odblokowuję telefon. Już jest kłódka otwarta, jak widzicie. Mogę teraz sobie przesunąć palcem i odblokować telefon, nie? Teraz przejdziemy do tych ustawień z powrotem, tylko zamknę i wam pokażę, jak do tego wrócić. Znowu otwieramy ustawienia, bo tam mamy jeszcze kilka fajnych ustawień. Ciekawych, więc znowu biometria i zabezpieczenia. Rozpoznawanie twarzy. Wpisujemy kod, który był użyty do blokady telefonu alternatywnej.
i mamy tutaj kilka możemy z dodatkowych opcji. Możemy usunąć dane twarzy, jeżeli chcemy, nie chcemy już z tej funkcji korzystać. Dalej mamy dodaj inny wygląd, który tutaj sobie możesz zwiększyć skuteczność rozpoznawania twarzy, dodając inny wygląd. Tych wyglądów można dodać tylko dwa w tym telefonie Galaxy S20 FE 5G. Także jeżeli chcesz, to ja polecam wam tak zrobić. Więc dodajemy jeszcze jeden wygląd. Znowu nosimy okulary czy nie. Tak, ja noszę. I powtarzamy operację. Ok, udało się. Więc teraz znowu zdejmujemy okulary. Klikamy kontynuuj. Ok, i się udało. I teraz zobaczycie, że będzie to rozpoznawanie jeszcze dokładniejsze. Takie łatwiejsze. Bo będę trwał, bo będzie to proste. Łatwiej, no. O. Po prostu od razu, nie? Klikam. O, i od razu jest odblokowane, nie? Więc po prostu to działa. Ale z racji tego, że mamy teraz dwa wyglądy dodane, to jest to prostsze, jest to szybsze przede wszystkim, ale jest to łatwiejsze do oszukania teraz. Także to już decyzja do ciebie należy. Ja bym osobiście, jakbym używał tej funkcji, to jednak bym tego drugiego wyglądu nie używał. Chyba, że jesteś mężczyzną, to sobie dodaj na przykład wygląd bez zarostu i wygląd z zarostem. Dzięki temu nie będzie problemu, że na przykład będziesz się musiał ogolić, żeby ci telefon odblokować. Także no, albo na przykład jak jesteś kobietą, to jeden wygląd bez makijażu, a drugi wygląd z makijażem. Żeby po prostu szło odblokować, nie? Telefon. Co dalej? Takie opcje dalej mamy. Odblokuj za pomocą twarzy. Możemy tą funkcję wyłączyć całkiem. To mamy wtedy dodane odblokowywanie do twarzy. Ale wtedy to twarz mamy skonfigurowaną, ale blokady nie ma. To pewnie się teraz zapytacie, jaki jest tego sens? Jest sens, ponieważ twarz można wykorzystać do Galaxy, nie, Samsung Pass, ale to za chwilę. Dalej mamy na ekranie blokady po przyciągnięciu, do przyciągnięcia palcem. Czyli jeżeli ta opcja druga jest włączona, druga to, tam gdzie mam palec, to żeby po odblokowaniu telefonu muszę jeszcze dodatkowo przyciągnąć palcem. Jak na iOS chyba tak jest, nie? Szczerze nie wiem, bo mój brat ma Face ID, ale on chyba, bo ma iPhone 10, będzie chyba, bo musi przyciągnąć palcem. Ale można tą opcję wyłączyć i teraz jak zablokuję telefon i odblokuję go ponownie, o, to od razu, teraz nic nie robiłem, musicie mi uwierzyć na słowo, bo ja zabieram telefon z kadru, ja wiem. Żeby mógł to rozpoznawanie twarzy, żeby działało, nie? O, no witamy w Samsung Pass w moim sejfie. Mój sejf jeszcze tylko otworzyłem, ale to nic. Mówiłem o tym w którymś z poprzednich filmów, nie? Chyba o tym moim sejfie, co to jest. Nie będę o tym wspominał teraz. Na ekranie to sobie możesz włączyć, o, czekajcie, do przyciągania, tak? Szybsze rozpoznawanie. Nie włączać tej opcji, gdyż możesz spowodować łatwiejsze oszukanie sprzętu i rozpoznawania twarzy. Mniej bezpieczne wideo lub obrazy mogą być rozpoznawane jako twoja twarz. I szczerze wam powiem, ja tą opcję wyłączałem, żeby spróbować oszukać to za pomocą zdjęcia. Ja mam to zdjęcie gdzieś. Mogę je otworzyć, ale wam pokażę za chwilkę. Ja tutaj mam na pulpicie. Mogę wam OBS-a przestawić na chwilę na pulpit.
Proszę bardzo, pokażę wam to zdjęcie. Proszę się nie śmiać, bo to zdjęcie jest wykonane z ręki, a ja zdjęcie za jedną ręką po prostu nie potrafię robić za bardzo. Także to, że to jest krzywo, to coś, proszę się nie śmiać z tego, nie? Żeby nie było. O, to jest moja selfie. Proszę bardzo. I teraz przestawię OBS-a z powrotem na tę kamerę. Proszę, jestem z powrotem na kamerze i teraz mam wyłączoną tam opcję, nie? To szybkie rozpoznawanie. To może je aktywujemy z powrotem. Zablokuję teraz telefon. Tak. I po prostu spróbuję przyłożyć telefon do monitora. Kamerę przednią do monitora. Zobaczycie, że mi to nie wyjdzie. Jeszcze raz. O, i dostałem wibrację. Czekajcie, spróbuję wam to pokazać. Jak chyba, że mi to zniknie, no to trudno. Czekajcie, spróbuję jeszcze raz. Bo jak 5 razy błędnie rozpoznasz twarz, to trzeba kodu użyć. O, no i jak widzicie na kamerze, nieprawidłowa twarz się pojawia, nie? Pomimo tego, że ja przykładam do zdjęcia, nie? I próbuję to oszukać, więc można oszukać, ale ja nie umiem tego zrobić, nie? Tak, żeby wam tego na filmie nie pokażę. Dobra, jedziemy dalej. Tylko zamknę sobie to zdjęcie. Dobra? Dobra, tylko włączę sobie na pełnym ekranie i co my tam dalej za opcję mamy, bo nie chcę też, żeby to było za długo. Dalej mamy tak, tylko muszę kodu użyć, 1, 2, 3, 4, oczywiście na potrzeby filmu, także szybszego rozpoznawania nie włączajcie, jak chcecie używać rozpoznawania twarzy, to tą opcję sobie wyłączcie, a jeżeli chodzi o szybkość, to wam powiem, że wielkiej różnicy nie ma, jest praktycznie, różnicy praktycznie wcale nie ma, jest wolniej, czasami, ale nie zawsze. Także to dłużej to trochę trwa, bo do jednej sekundy. A jak jest ta opcja włączona, to trwa to, proszę państwa, tak pół sekundy. Jest szybciej. No, szybciej jest. Przepraszam bardzo, szum, ale tu jechał samochód. No, szybsze jest to rozpoznawanie. Mniej dokładne. Także jak chcecie używać rozpoznawania twarzy, to nie włączajcie szybszego rozpoznawania. Co dalej? Wymagaj otwartych oczu. Moim zdaniem opcja bez sensu. Bo próbowałem tego, bo są teraz wyłączone, więc spróbujemy. Uwaga, zamknę oczy. I co? Odblokowało mi telefon z zamkniętymi oczyma. Także, czekajcie, spróbujemy jeszcze raz. No, odblokowało. Nie widzicie mojej twarzy na kamerze, ale uwierzcie mi na słowo, że ja zamykam oczy. Bo ja was nie oszukuję. No nie widziałam. Przymykam oczy i działa, nie? O, no spróbujemy bez zamkniętych, z wymaganiem otwartych oczu. Dobra, wymagaj otwartych oczu. Włączymy tą funkcję i teraz spróbujemy. Też działa, także też działa. A bo ja może nie zamykam dokładnie oczu tak całkiem, tylko ja tak mrużę, ale no. No. Także sobie musicie już we własnym zakresie to sprawdzić, ale moim zdaniem tej opcji mogłoby nie być, bo jest według mnie ona jest bez sensu, bo kto zamyka, kto odblokowuje telefon przy zamkniętych oczach, nie? To jest według mnie bez sensu. Tu jest napisane, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, używaj rozpoznawania twarzy, kiedy masz otwarte oczy. No bo według mnie tej opcji mogłoby nie być. Mogłoby być po prostu zawsze, żeby oczy były wymagane, otwarte, nie?
Bo kto zamyka oczy i opakowuje telefon, to by według mnie był bez sensu. Dobra, rozjaśnij ekran. Także to wymagaj otwarte oczy, to sobie włączcie. Rozjaśnij ekran. Tymczasowo zwiększ jasność ekranu, aby można było rozpoznać twoją twarz w ciemności. No to sobie włączcie, bo jak na przykład będziecie gdzieś ciemno, albo w jakimś ciemnym pokoju, wieczorem czy coś, to dzięki temu będziecie mogli odblokować za pomocą rozpoznawania twarzy, bo sobie ekran podjaśni wam twarz i umożliwi odblokowanie, nie? To wtedy na maksa się rozjaśni na chwilę ekran, na czas tego rozpoznawania, nie? Odblokowywanie biometrią, tutaj sobie możecie poczytać. Ze względów bezpieczeństwa od czasu do czasu musisz wprowadzić wzór kod PIN lub hasło jako dodatkową opcję do skanowania danych biometrycznych. Pomaga to zabezpieczyć telefon na wypadek jego kradzieży lub zgubienia. Rozpoznawanie twarzy co 24 godziny lub po 4 godzinach bezczynności telefonu. Czyli jak przez 4 godziny nie będziesz używał telefonu, to będziesz musiał, albo co jedną dobę, to będziesz musiał wpisywać kod, nie? No takie trochę utrudnienie, nie? No ale tu chodzi o bezpieczeństwo, bo w przypadku Apple'a, za chwilę wam powiem, dlaczego w przypadku Apple'a tak nie jest. Odciski palców co 72 godziny, czyli co 2,5 doby. Nie, co 3 doby, tak? Czekajcie. 48... 68, tak, co 3 doby, tak, co 3 doby. I teraz, dlaczego tak w przypadku Apple'a nie jest? Bo Apple w swoich iPhone'ach, jeżeli chodzi o Face ID, wykorzystuje tak zwany LiDAR. To jest taki specjalny czujnik, który rejestruje głębie. Bo ten Samsung mój, nie, rejestruje tylko obraz płaski. Dlatego możliwe jest oszukanie. Ja wam podlinkuję w karcie teraz właśnie prawdopodobnie film do pewnego kanału, gdzie jest fajnie pokazane, jak oszukiwać rozpoznawanie twarzy, nie? Ale oczywiście nie próbujcie tego robić, jak wasz znajomy na przykład ma to skonfigurowane, nie? Żeby nie było jaj. Także proszę nie naśladujcie ich na tym kanale, bo możecie, wiadomo, jak to jest, nie? No. Dla zabawy to w swoim telefonie tylko, jak masz rozpoznawanie twarzy. Ale jeżeli dorwiesz czyjś telefon, to nie kombinuj. Bo możesz dostać awanturę jakąś, naprawdę. Nie polecam. Ale sobie obejrzyjcie ten film w karcie, co był, nie? Tam będzie pokazane, dlaczego idzie to oszukać. O. Bo rozpoznawanie twarzy płaskie rejestruje tak zwane, to jakoś ta prowadząca ten kanał mówiła, punkty wzorowe, czy jakoś, czyli takie punkty orientacyjne, czyli to nie jest cały obraz, tylko takie punkty, takie istotne tylko, mi się wydaje. A w przypadku Apple'a jest rejestrowany cały obraz i głębia. Dlatego, żeby zarejestrować całą twarz, trzeba wykonywać takie ruchy, tak kręcić głową trzeba. Bo mój brat mówił, żeby zarejestrować twarz, to trzeba było tak pokręcić głową. Nie pokażę wam tego, bo mam kamerę wyłączoną. Mam ustawioną na telefon, więc wam nie pokażę, jak to zrobić. Ale to sobie na pewno na YouTubie znajdziecie, jak to zrobić, nie? W iPhone'ie. Ale wracamy do Galaxy S20 FE. Teraz wam pokażę jeszcze to ustawienie tej twarzy na pas, Samsung Pass i będziemy kończyć. Także wracamy. Także pokażę wam jeszcze raz, jak to do tego dojść, do tego Samsung Pass. Otwieramy ustawienia. Znowu w ten sam sposób. Albo po prostu w aplikacjach szukamy ustawień, nie? No ale moim zdaniem ta zębatka jest wygodniejsza. Szukamy i szybsza. Szukamy biometrii i zabezpieczenia. Zobaczcie, tylko to jest w OBS-ie. Dobrze, jest w porządku, co radzić, tylko chciałem mikrofon.
Siedzenie na pełnym ekranie. Tak, tak, ok. I teraz szukamy Samsung Pass. No tutaj, jak widzicie, mam usunięte odciski palców, używając tego swojego hasła, no bo ja już to wam kiedyś pokazywałem, jak robiłem film o odciskach palców, nie? I potem te odciski palców sobie skasowałem. Bo ja, szczerze wam powiem, nie stosuję żadnej blokady. To pewnie teraz powiecie sobie, ale jest, ale to jakieś niemądre podejście, nie? Żeby telefon bez blokady był. Tak, no niby tak, ale uwierzcie mi, że ja telefonu pilnuję jak kot ogona, więc ja telefon mam przy sobie, więc zawsze, praktycznie zawsze, a jak gdzieś jadę, to albo go nie biorę, albo mam, jak biorę, to pilnuję. Tak, także nie musicie się o to tym przejmować, nie? To już jest moja sprawa. Użyj hasła, bo muszę to zrobić, także zabieram telefon, bo muszę wprowadzić hasło. Czekajcie, bo my coś nacisłem. No dobrze, coś przestawiłem. Okej, okay, dobrze, już jest. Wprowadzam tego hasło poza kadrem. W porządku wpisałem. Tak, w porządku. Teraz wpisujemy kod, który jest użyty. Który jest zastosowany w telefonie. Raz, dwa, trzy, cztery. I musicie, żeby stosować Samsung Pass, to muszę dać odcisk palca, więc klikamy kontynuuj, bo musi być odcisk palca, to jest według mnie bez sensu, no ale musi to być. Więc dodajemy odcisk palca jeszcze. Jak to zrobić, to już wam pokazywałem dwa filmy wstecz. Około tygodnia temu. Czekajcie, bo teraz mi to nie wychodzi, bo nie mam telefonu przed sobą. Ja nie patrzę, nie klikam, ale patrzę to na monitor, patrzę, a nie na telefon, więc... Ale póki co dobrze idzie. 90%, 95%, 100%. Dobra, udało się. Gotowe. Odblokowujemy odciskiem palca. To jest też szyfrowane. No i ja już mówiłem wam, że to jest Samsung Pass, nie, więc już nie będę tłumaczył. Ponownie, no w skrócie powiem, że to jest menedżer haseł, ale od Samsunga, ale ja tego nie stosuję, ja tutaj nie mam żadnych danych, nie, bo ja tego nie używam i nie będę używał, bo ja stosuję menedżera haseł od Google'a. Ja tam mam weryfikację dwuetapową ustawioną na koncie Google, więc ja tam mam wszystko zabezpieczone, więc tak, także jest w miarę dobrze. Żeby włączyć rozpoznawanie twarzy, to klikamy menu, ustawienia i tutaj macie twarz do włączenia. Ogólnie ja mam to włączone już, nie? Ale jeżeli ty nie będziesz miał tego włączonego, to włączasz sobie opcję twarz. Jeżeli sobie to aktywujesz, nie? To tutaj macie komunikat. Rozpoznawanie twarzy wymaga drugiej metody uwierzytelnienia, takiej jak kod PIN lub hasło. No to jest oczywiste, nie? Już o tym mówiłem i nie jest obsługiwane w niektórych aplikacjach, także bo zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi z tą twarzą, więc włączamy z tymi aplikacjami nieobsługiwanymi, zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi i macie włączone, nie? I teraz o co chodzi z tymi nieobsługiwanymi aplikacjami, jeżeli tu sobie dodacie hasła do aplikacji, do jakichś stron i ustawicie menedżer haseł Samsung Pass jako domyślny, właśnie w tych ustawieniach tutaj. Czekajcie, może tu jest gdzieś to. Konto i synchronizacja. Nie. Czekajcie, to muszę to wyłączyć i włączyć chyba tego pasa. Bo tu ja to zamknąłem, ten komunikat. Samsung Pass. Ponownie odcisk palca, rozpoznawanie. Tak, aby się nie udało. OK. O, no, czekajcie, bo teraz nie mogę tego znaleźć, bo w informacjach będzie, bo to jest na czerwono. Zmiana warunków, czekajcie, bo teraz nie... Nie mogę tego znaleźć.
No, ja szukamy w ustawieniach, bo nie mogę tego znaleźć. Nie chcę przedłużać materiału, więc klikamy wyszukiwanie i wpisujecie auto wypełnianie. Auto w usługa automatycznego wypełniania. Zarządzanie ogólne. Aha, dobra, no to jest zarządzanie ogólnym. Czyli otwieracie ustawienia, czekajcie, wyjdę. Otwieracie ustawienia, szukacie o zarządzanie ogólnego. O, macie zarządzanie ogólne. I tu szukacie usługa automatycznego wypełniania. Tu macie. I tu włączacie wybierać tak, aby nie to co. No, automatycznego wypełniania, to jakoś podwójnie jest, no to po prostu jakoś bez sensu, no ale tak to ma co być. O, przepraszam za pogadumienie. I tu wybieracie sobie Samsung Pass, nie? Jeżeli wybierzecie Samsung Pass, ok. I teraz automatycznie będę wam wypełniało hasła w aplikacjach, jak macie tutaj dodane coś, nie? Jeżeli logujecie się do aplikacji, to dodacie, nie? I teraz o co chodzi, i się automatycznie zapiszę w tym będę dużo hasłem. I o co chodzi z tym, z tą nieobsługiwanymi aplikacjami, jeżeli chodzi o twarz. Tu chodzi o to, że Samsung Pass pozwala właśnie na rozpoznawanie twarzy, ale jak zobaczycie za chwilkę, wyłączę go tylko całkiem. Wejdę z powrotem do biometrii i zabezpieczeń. Czekajcie, tylko to jest bliżej. I włączę Samsung Pass, ok. I teraz rozpoznam znowu palec. I co teraz? No był palec, nie? Ale zobaczycie, jak ja będę próbował rozpoznać twarz, to mi po prostu nie wejdzie. A szkoda, a mogłoby też tak wchodzić, nie? Bo tu chodzi o tą twarz obsługuje automatyczne wypełnianie hasłem tylko, nie? Także tu chodzi o to, że niektóre aplikacje mogą tego nie obsługiwać i będziesz musiał użyć odcisku palca. No. Poza tym w tych ustawieniach możesz sobie dodać tutaj konto. Jeszcze weryfikowanie przy użyciu usługi Samsung Pass, włączyć synchronizowanie w Samsung Cloud, chmurze tych haseł, nie? Więc tak. I tutaj tym kodem account sobie Samsungowy możesz sobie zarządzać z tego poziomu. Czekajcie, bo wyłączyłem znowu odcisk palca. Bo czasami kliknie raz, a mi odbierze dwa razy ten dotyk. Dobra, odciski palcem bądź twarz możesz włączyć, a biometria do weryfikacji tożsamości. Dodawanie Samsung Pass do ekranu aplikacji, czyli sobie możesz włączyć, jeżeli będziesz korzystał, to będziesz sobie, możesz sobie dodać tutaj ikonkę w aplikacjach, nie? Samsung Pass. Czekajcie, bo to jest na S, tylko muszę to, bo mam bardzo dużo różnych aplikacji, jak widzicie, a mam 20% pamięci tylko zajęte. No. Samsung Pass, jak widzicie, tu jest, nie? Obok Samsung Music. To. I sobie to możesz na pobyt wyciągnąć. Znowu odcisk palca, bo to jest wiadomo haseł, będę da haseł. Ja tego nie będę używał, więc wyłączę tą opcję, ikonkę. Moje metody płatności, tutaj sobie możesz dodać. Usunięte aplikacje Samsung Plus z ekranu aplikacji, no. I tu sobie możesz moje płatności jeszcze skonfigurować odnośnie Samsung Galaxy Store, czyli tego sklepu z aplikacjami od Samsunga. Robiłem o nim aplikację film. Tu proszę, to chodzi o to. Robiłem o tym film. Jak będzie to jakaś płatna aplikacja, to tutaj te płatności w Samsung Plus możesz przechowywać. Karty, nie? Płatnicze bądź jakieś inne formy płatności. No i zobacz wszystkie urządzenia Samsung, urządzenia używające Samsung Pass. No to tutaj sobie możesz zobaczyć, na jakich urządzeniach jesteś zalogowany. Jeżeli miałeś poprzedniego Samsunga, którego już nie używasz, to możesz sobie z tego poziomu usunąć takie urządzenie, nie? No i tutaj zamknąć aplikację, nie? Z tego poziomu. Dobra, wstecz.
i są to plus informacje. To jest wszelkie informacje na temat wersji, polityki, prywatności i licencji, nie? Dobra, to byłoby tyle. Bezbędne powoli, a jeszcze tutaj mamy menu, informacje i kontakt z nami. Tego już nie będę wam otwierał, żeby nie przedłużać. To będę się z wami powoli żegnał. Piszcie, co myślicie o rozpoznawaniu twarzy, czy z tego korzystacie, nie? Co wy o tym myślicie, co lepsze według was, czy czytnik linii popularnych, czy te twarz, bo moim zdaniem twarz jest mega wygodna, bo w przypadku iPhone'ów albo niektórych innych urządzeń jest tak, że możesz nawet przy wyłączonym ekranie przybliżyć do twarzy i automatycznie się odblokowuje, nie musisz nawet telefonu połączać. No, ale to niektóre telefony tylko tak mają, nie? No, także piszcie, co o tym myślicie, ja się będę z wami żegnał, kawał dzisiaj znowu nie mam, więc nie znam ciekawego, więc do zobaczenia do następnego filmu. Następny film będzie też taki bardziej na luzie, może wam powiem, może tak trochę zaspoileruję, powiem wam, o tym będzie następny film, ale nie wiem, czy następny, czy będzie, czy nie będzie, czy tak dalej, ale takie coś planuję, nie? Ale czy będzie, to wiadomo, jak jest w życiu, nie? Żeby nie było, że będzie na 150%, nie? Będzie o nowej wersji portalu Dobre Programy. Jak widzicie, nowy wygląd Dobrych Programów jest, nie? Będzie taki bardzo film, bardzo na luzie, tak zwanego talka zrobię. Dawno nie było talków na moim kanale, nie? Taką pogawędkę, co ja myślę na tym, o tym portalu, o tej nowej wersji, nie? Tylko i to by jeszcze tam mogli wprowadzić. Dobrze, a teraz się będę z wami żegnał. Cześć. Wszystkiego dobrego życzę. Do zobaczenia. Cześć.